Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj mamy film z serii Kosmetyczki Gwiazd i mamy panią Ewę Wachowicz. Przepiękna kobieta. Naprawdę mam nadzieję, że będzie miała równie piękną kosmetyczkę i że wreszcie nie będzie mieć tutaj lokowania produktu. Mówię to za każdym razem, wiem, ale za każdym razem to lokowanie produktu jest, więc mam nadzieję, że ten filmik się okaże inny. Więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego gadania, zaczynamy. Cześć, tu Ewa Wachowicz. Dzisiaj pokażę Wam moją kosmetyczkę. Zacznę od oczyszczania, bo oczyszczanie cery jest dla mnie bardzo ważne. Zaczynam od kosmetyków AA, cera wrażliwa, płyn micelarny. Ten płyn ma pantenol, ma też kwas hialuronowy i świetnie oczyszcza twarz. Oczywiście oczyszczamy do momentu, aż płatek jest całkowicie czyściusieńki. To jest rzecz bardzo ważna. W ogóle zacznijmy od tego, że płyn micelarny nie oczyszcza, tylko emulguje. To jest pierwszy etap. Możemy zdjąć makijaż płynem micelarnym, ale broń Boże, nie oczyszczamy skóry do momentu, aż płatek będzie czysty, dlatego że zostawiamy micelę na skórze, a to jest po prostu tragedia. Więc zawsze, zawsze, zawsze płyn micelarny musi być zmyty normalnym żelem do mycia, wodą Słuchajcie, miałam takie wysokie oczekiwania i już na samym początku po prostu wszystko legło w gruzach, więc od razu pierwszy duży minus. W taki sposób nie oczyszczamy skóry, ok? Możemy użyć płynu micelarnego. To, czy on ma pantenol, czy nie ma, to akurat nie jest ważne. Ważne jest, żeby zemuglował makijaż, zemuglował różnego rodzaju zanieczyszczenia na naszej skórze, sebum i tak dalej, ale potem i tak musimy te micele zmyć za pomocą zwykłego żelu oczyszczającego i wody, proszę Was. Na Boga jedynego. Dobra, lecimy dalej. Po takim dobrym oczyszczeniu masuję sobie twarz właśnie takim oto masażerem. To jest coś w rodzaju takich drgań, fal i jest to tak skonstruowane, że na każdą część ciała, policzki, broda, tutaj okolice ust, jest odpowiedni czas i po tym czasie jak gdyby jest takie piknięcie, więc zmieniamy sobie masowanie kolejnej części twarzy. Tego trzeba używać rzeczywiście codziennie. Szczoteczka soniczna. Szczoteczka soniczna jest po to, żeby oczyszczać skórę. Więc po tym użyciu tego płynu micelarnego i tej i niewyobrażalnej ilości micelów, które są na naszej skórze i oblepiły naszą skórę dookoła, to ogólnie już dalej mogłyby się w tym momencie wyłączyć ten film, bo co by nie było nałożone, to i tak to raczej głęboko nie w tą skórę nie wniknie. I ta szczoteczka jest po to, żeby ją używać z czymś na mokro do właśnie oczyszczenia. Dodatkowo, to nie jest masażer, to nie jest masażer, który ma nam skórę ujędrnić. To jest szczoteczka, która jest soniczna, więc dzięki temu ma pomagać nam w nieinwazyjny sposób oczyszczać dobrze skórę. Dobra. Tonizuje twarz taką wodą ze srebrem albo ze złotem. To są oczywiście nanocząsteczki. Jak się rodzimy, to mamy w sobie właśnie te nanocząsteczki srebra i złota, ale przede wszystkim złota. Później jakoś nasz organizm wypłukuje te minerały i warto je dostarczać z powrotem do organizmu. Słuchajcie, tego typu toniki są ok, szczególnie jeżeli chodzi o srebro, w momencie kiedy mamy, bo one działają bardzo mocno przeciwbakteryjnie i one są fajne, na przykład jeżeli mamy problem z trądzikiem, rzeczywiście można je użyć, ale trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że nie zawsze one dają fajne efekty, nie zawsze dają jakiekolwiek efekty, szczególnie jak się nakłada je na twarz pokrytą micelami, nie? Ale brzmi luksusowo, nie? Ale brzmi luksusowo. Najważniejsza rzecz, użyć dobrego kremu. Jestem dumną ambasadorką marki AA, Five Repair, ale ja tak naprawdę tych kremów używam od lat. I taki krem, to jest akurat krem na dzień, zawsze, ale to zawsze ze słoiczka wyciągamy szpatułką i nakładamy... Na oczyszczoną dobrze skórę twarzy, dobrze powiedziane. Krem. Tym razem moje dwa ulubione gadżety do masowania, taki roller z jadeitu, jak też... taki płatek też
do masowania. Oczywiście techniki masowania możecie sobie bez problemu znaleźć w internecie, ale też dlaczego jadeit. Mikrocząsteczki z tego jadeitu w trakcie masowania przedostają się do naszej cery, mniej się starzeje, czyli likwiduje te wszystkie szkodliwe oksydanty, które z powietrza nawet dostają się na naszą cerę, więc to wszystko neutralizuje. Bardziej to nam pomaga na zasadzie poprawy cirkulacji krwi, jak i również w przypadku, jeżeli trzymamy takie masażery tego typu w lodówce, to po prostu pomagają nam troszeczkę zdrenować tą skórę, jeżeli wcześniej odpowiednio taki masaż w ogóle jest odpowiednio wykorzystywany. Nie rzucałabym się tutaj jakoś bardzo na to, że to ma działanie jakieś super anti-aging, bo nie ma. Jadeit, dlatego warto używać właśnie jadeitu. Centralne ogrzewanie, albo jesteśmy na wakacjach i w ogóle jest sucho, jeszcze raz sucho, to ja pod oczy używam wazeliny, czyli nakładam sobie po prostu pod same oczy taką warstwę wazeliny, ale wazelina to jest dla mnie... Nie wiem, uczcijmy to chwilą ciszy, proszę Was, uczcijmy to chwilą ciszy. Naprawdę, tak złej kosmetyczki dawno nie było, naprawdę, tak złej kosmetyczki dawno nie było. Słuchajcie, wazelina działa okluzyjnie, dlatego jeżeli nakładamy ją pod oczy, bez wcześniejszego położenia żadnej substancji nawilżającej, to jedyne co nam zrobi, to nam jeszcze bardziej tą skórę wysuszy. Jeżeli mamy suchą skórę i nałożymy na to wazelinę, to po prostu możemy sobie od razu kamień na szyję i do Wisły. Tragedia, masakra, nie róbcie tego, nie ma to żadnych, w ogóle to, że to jest sucho w tym momencie, w ogrzewanie centralne, to nie ma nic do rzeczy. Dobry krem z substancjami aktywnymi, to nam pomaga. Jeżeli nakładamy wazelinę, to naprawdę nie działa, nie daje nam nic dobrego, bo ta wazelina po prostu natłuszcza skórę, daje nam złudne uczucie takiego fajnego natłuszczenia, ale tak naprawdę ta skóra cały czas nie dostała niczego, co mogłoby ją odżywić, więc jest to głupota. I wtedy na całą twarz nawet nakładam wazelinę, nie tylko pod oczy. Tutaj mam też jeden z moich ulubionych kremów, ale to jest krem z dużą zawartością witaminy A. Apteczny krem. Czasem, jeżeli jestem po produkcji, jeżeli jestem po nagraniach i mam mocno zmęczoną skórę, to też ten krem czasem nakładam jako maskę. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki jeden wielki kit. Jedynie używamy tego kremu na dzień. Nie znalazłam tutaj ani jednego dobrego kosmetyku do tej pory, ani jednego. Kupiłam oczywiście do makijażu. Używam takich dwóch rzeczy. Podkład. Ten podkład jest dla mnie bardzo istotny, też z serii Five Repair, dlatego że ten podkład gwarantuje nawilżenie do 12 godzin. Podkład nie może gwarantować nawilżenia. Świetlająca baza pod podkład, ale tę bazę z kolei ja uwielbiam używać latem. Użycie takiego podkładu rozświetlającego powoduje, że moja skóra z kolei wygląda promieniście, więc to też jest taki niezbędnik w mojej kosmetyczce. To jest taka maska kolagenowa. W momencie, kiedy jestem w namiocie, gdzieś zdobywamy kolejne góry, a jest duże wysuszenie, nie wiem, na pustyni Atakama po prostu suchość powietrza jest niesamowita, to taka maska powoduje, że jednak ta skóra po zdobyciu szczytu świetnie się regeneruje. To są płatki pod oczy. Ja najczęściej wybieram płatki rozjaśniające ze względu na to, że w naturalny sposób, taka jest moja uroda. O cieniach też był filmik, podlinkuję Wam na dole. Pomagają przy nakładaniu później makijażu na cały dzień moim charakteryzatorkom, które pracują ze mną, Przewa gotuje, no bo wiadomo, że jak jest rozjaśniona już twarz pod oczami, to zdecydowanie łatwiej zrobić jest make-up. Używam odżywki, takiego serum do paznokci, w związku z tym zawsze to też mam w swojej kosmetyczce. A nie umiem malować paznokci, dlatego że gotując, często myjąc, piorąc, robiąc różne rzeczy w kuchni, ja po prostu od razu niszczę te paznokcie. Więc taka odżywka jest dla mnie absolutnie niezbędna i ona załatwia mi takie dbanie, codzienne dbanie o moje dłonie. Dobra, słuchajcie, już o kosmetyczce nie będziemy się rozprawiać, bo nie ma sensu. Powiem Wam tak, jest mi bardzo przykro, bo ja uwielbiam Panią Ewę. Oglądam jej programy, Ewa gotuje zawsze z babcią oglądałam, więc wiecie, mam taki sentyment. Jest piękną kobietą. No ale kurde, ta kosmetyczka, wiecie co, była najgorsza ze wszystkich, które do tej pory komentowałyśmy. Tak złej kosmetyczki chyba jeszcze nigdy w życiu nie było. No, nie było.
Bardzo, bardzo. Znaczy wiecie co, ja mam ogólnie takie spostrzeżenie, że tak, był tutaj sponsor oczywiście firma AA, bo pani Ewa ambasadorką firmy AA, co oczywiście jest też naturalne, że gdzieś tam te produkty muszą się znaleźć. W ogóle te kosmetyczki są zawsze sponsorami, gdzieś tam ktoś się przewija, a to Sephora, a to AA, więc okej, okay. Ale jakby żeby nie było, że to są tylko produkty AA, to wrzucili kilka jakichś takich tanich produktów, których może ona w ogóle nie używała za dużo. I najgorsze jest to, że słuchajcie, ludzie to oglądają, którzy patrzą na panią Ewę i mówią, jeżeli ona wygląda tak pięknie i używa tego, ja też będę. I te osoby robią sobie tylko krzywdę. To jest tragedia, więc powiem wam tak, jestem bardzo rozczarowana, była to najgorsza kosmetyczka, którą do tej pory komentowałyśmy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu i broń Boże, nie słuchajcie pani Ewy i nie podążajcie jej wskazówkami pielęgnacyjnymi, bo skończycie źle. I taki jest morał dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam was do komentowania, zapraszam was do subskrypcji i oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam dwa razy w tygodniu wrzucam treści związane z właśnie kosmetologią, z medycyną estetyczną. Macie dużo różnych filmików, porad i naprawdę jest to fajny content, więc zapraszam was serdecznie. Link macie w opisie na dole, a my widzimy się już za tydzień. Pa!